Oraz na Facebooka. Dobra, także, hejże. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kameleon Pro. Dzisiaj pokażę wam, jak za pomocą tej praski wykonać guziki tapicerowane. Jeśli nie widzieliście jeszcze ostatniego odcinka, to macie go tutaj. Na sam początek pokażę wam, z jakich elementów składa się praska, a następnie jak z niej korzystać. Praska składa się z sprężyny amortyzującej, matrycy, wykrojnika, regulacji siły docisku, zaciskacza górnego i dolnego. Do wykonania guzików tapicerowanych potrzebne będą nam guziki metalowe dwuelementowe, kawałek tkaniny i oczywiście praska. Teraz przygotowujemy praskę do wycięcia materiału. Bierzemy kluczyk 10. Praska gotowa do wycięcia materiału. Następnie bierzemy materiał, składamy go na kilka części. Podkładamy pod wykrojnik. Mocnym uderzeniem wykrajamy materiał. Po wycięciu tkaninki odkręcamy wykrojnik. Wyciągamy matrycę. Zakładamy sprężynkę amortyzującą. Zaciskacz dolny z regulacją docisku i przystępujemy do wykonania guzika. Bierzemy blaszkę dolną, wkładamy do maszynki, blaszka górna, tkaninka i wciskamy do maszynki i zakładamy na maszynkę i zaciskamy. I oto mamy gotowy guzik. Jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału oraz na Facebooka. A jeśli potrzebujecie małą ilość guzików i nie macie czasu ich robić, możecie zakupić je u nas z wybranych naszych tkanin. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!